Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to kolejny odcinek Crusader Kings 2 Quantum Leap. Bez przeciągania wczytujemy naszą grę. Czas start, 25 minut od tego momentu. Gramy Emirem i Smatem, tak więc wchodzę już do gry. Miałem małe problemy właśnie z wrzucaniem odcinków prosto z OBS-a. Właśnie tak wpadłem na pomysł, żebym nagrywał odcinki w... O, chcę wykupić swojego więźnia, no, chętnie, proszę bardzo. Że właśnie wpadłem na pomysł, żeby te odcinki prosto nagrane wrzucać, jakby mniej ważą niż przerenderowane, a w dobrej jakości wyglądają naprawdę w porządku, przynajmniej wyglądały na komputerze. Później po wrzuceniu miałem małe problemy, bo YouTube bardzo długo je... O, mam następcę silnego Mirzę, no wspaniale. A, Ali, nie, nazwę go Faust. Pierwszy. Chociaż nie, oni będą mieli już. Mieli będą już literki chyba. Dawać hajs. No właśnie. I tak wrzucałem bezpośrednio, no i się wrzucał dosyć szybko, ale długo się ten odcinek przetwarzał. No i odcinek wrzucony o 15 przetworzył się dopiero o 20, plus był wtedy dostępny tylko w jakości 360p, dopiero tam po 22 czy tam 3 był zdatny w HD normalnie, w 1080p, tak jak go nagrałem. Tak więc myślę, że właśnie tak będę robił, że odcinki będę nagrywał jednego dnia, będą one dostępne drugiego. No ale mniejsza. Quantum Leap akurat jest fajną serią w moim mniemaniu. Przyjemnie mi się strasznie gra. Okej, jak to wygląda tutaj? Tutaj już Kalisz jest zniemczony. Niemiecki. Niedługo Posen i Gnesnen też będą. Mam nadzieję, że szybko umrę i... O, mogę o Szejkanat Antiochii wysunąć roszczenie. Wspaniale. Teraz będę mógł uzurpować. Tak, 902 już. Będę mógł uzurpować. W takim razie teraz, nie wiem, na Tortozę. I tak będę musiał zmniejszyć władzę koronną. Bo nie mogę teraz walczyć wewnątrz. O, jest szaleńcem. Mój następny zarządca majątku. Dobrze. Niech zbiera szalone podatki. Famagusta jest biedna. Sam jeden na całe Bizancjum. Niedługo go podbije. Mógłby w sumie złożyć hołd kalifowi, przecież jest blisko. O, Bejrut już jest sunnicki, bardzo dobrze. Ale ja nie władam żadnym Bejrutem. Bejrut jest gdzieś tutaj, jak mi się wydawało. Czy nie? Nie wiem zresztą. Co fajne, Sokotra jest chrześcijańska. Beduińska chrześcijańska. Mesalianie tutaj żyją sobie. Heretycy, ale chrześcijanie. No w porządku. Co ciekawe, Andaluzją rządzą Wizygoci. Muzułmanie biali. Wizygoci, którzy przeszli na islam. To jest ciekawe. On jest z rodu Umajadów, tak? Umajad miał białą żonę, która była Wizygotką. I dlatego mają teraz Wizygotów jako królów. Co się stało? Czemu? Oblegają mnie! Czemu? Ach. My atakujemy o Anatolię. No i mamy miażdżącą przewagę. O, ja jestem w bitwie! No proszę. Dowodzę wojskami i chyba zdobędziemy tą Anatolię.
No, Bizancjum jest słabe. Źle zarządzane Bizancjum upada bardzo szybko. Anatolia to już daje jej, nie wiem, 10 lat. Max. No, to jest po prostu miazga. A, jeszcze musieliśmy Egipcjan podporządkować sobie. Tak więc mamy trochę ciężki czas. No ale kurczę, Bizantyjczycy oblegają mi Iskandarum. Iskandarun. Grecki, co prawda, ale sunnicki już, tak więc muzułmanie tutaj rządzą. Proszę wyjść. No mniejsza z tym. Kiedy będę mógł uzurpować? Kurczę, tracę to, no. Chcę uzurpować. Mam silne roszczenie, o co chodzi? Mam szejkanat! Nie mam emiratu. Come on! Muszę fabrykować dalej, żeby szejkanat mieć. No. Koniec. O, moja przyrodnia siostra z księciem. W porządku. Dzięki temu będę miał w nim sojusznika. No dobra. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Moment. Czyżby... Nie, czemu nawet nie dostałem powiadomienia, że Faust mi umarł? Co tu się stało właściwie? Czemu on umarł? W podejrzanym wypadku. Czemu w podejrzanym wypadku? Mam tylko dwie żony. Come on! Come on! Naprawdę. Dobra, muszę mieć więcej żon. I to... silnych jakichś. Strong. A nie, po polsku to też silny. Wiek. Ta trzynastka wygląda w porządku. Ta jedenastka też. No i dobra, i wystarczy. Okej. No, wygrywamy o tą Anatolię. Musi się przygotować, bo już niedługo ją utraci. Włosi wspierają. Widzę, tak? Tak. Włosi wspierają Bizancjum, ale to nic nie da. Bizancjum w ogóle nie ma jakiegoś zorganizowania. Tutaj komputer strasznie daje ciała pod tym względem. No, to już jest koniec. Nowy imam jest potrzebny, niech nawróci ludność. Artach, bo jak pamiętam, tak, tutaj jest jeszcze prawosławie. Musimy to zmienić. Walczę dalej i walczę coraz lepiej. No i zwycięstwa, jedno za drugim. No, zarządzanie sobie polepszam. No, nie jest tak źle. Już nawróciliśmy? Nie. Jeszcze. Kogoś, jakąś postać stąd nawróciłem. Czy mógłbym na przykład wprowadzić u siebie podatek? Lenny? A, tam. Prawie sobie w Aleppo sukcesję. Dzięki temu, jak stworzę Syrię, będę miał już taki autorytet korony. O kurczę, co tutaj się dzieje? Czyżbyśmy przegrali jakąś bitwę? A nie, oni po prostu się zgrupowali, bo my poszliśmy tłumić miafizytów. Dobrze więc. To może teraz by był dobry moment na ograniczenie władzy korony. Mamy aż 117%. 115%. Może ktoś jeszcze dołączy. Zobaczmy, kto jest najsilniejszy w państwie. Medyna. Ale on jest Beduinem i on nie dołączy. Może Damietta. Wyślę tam mojego mistrza szpiegów, może nakłoni tego ziomka do dołączenia.
to może być trudne. No, Gruzini nie wspierają nawet Bizantyjczyków. O, teraz wsparli i możemy mieć problemy. Ale nie, już i tak posiłki szły. Tak więc nie ma problemu. Napiją się wody. No, jest. Emirat cały mogę. Tak, oddawaj. I oddaj mi Antiochię. Ach, nie mogę oczywiście, bo mamy za wysoki autorytet korony. No dobra. Plan jest taki, polepszę relacje z kalifem. Może mi odda pokojowo, jako wasala tego Kamrana. A jak nie, to po prostu wymusimy ograniczenie władzy korony i tyle. Ale dobrze by było spróbować po jego śmierci dopiero, tak więc może na razie wyjdę. To mojego mistrza szpiegów w sumie mogę już przywołać z powrotem. Mam dwa emiraty, trochę się boję, że on mi będzie chciał to odebrać, bo jest Beduinem, a ja jestem Lewantynem. 200 prestiżu by mnie kosztowała zmiana kultury. Wolnie go za okup. Spiski jakieś? No nic, nic wielkiego. Może sobie rozbuduję coś tutaj. Nic nie mogę. Rozbudować? No trudno. Domenę mam aż... Mógłbym mieć aż 4 prowincje. Nie wiem, kto mnie najmniej lubi. O, mam spiny z Hashimidem, no proszę, czyli najsilniejszym w państwie. Miło. Wezyr mi umarł, no to zatrudnijmy może tego człowieka. Niezbyt mnie lubi. Jest z Iskandrą, no to nie wiem, niech poprawia relacje z kalifem dalej. Zobaczymy. No, Anatolia już niedługo będzie nasza. To znaczy nasza. Muzułmańska. Ale ja się z muzułmanami nie potrafię zidentyfikować jakoś. Gruzini, kurczę, jak podbijają wszystko wokół. Ale mają już jakąś rewoltę małą. Zwiększę sobie technologię. Niewiele, ba niewiele, ale zawsze jakieś decyzje. Pobożność mogę sobie zwiększyć. Ramadan też mogę. No. Chwała Allahowi. Kłopotliwi chłopi. Mógłbym uwolnić jakąś tą... No tak, bo w sumie jest Ramadan, tak więc dekadencja w dół. Ona już i tak bardzo długo siedziała w więzieniu. O, przysłał mi moje błogosławieństwo, kalif sam. Świetnie, teraz mnie jeszcze bardziej lubi. Zapraszam ich wszystkich na Ramadan. Eid Mubarak, świetnie. Aby uczcić Eid al-Fitr, być może powinieneś obdarować czymś swoje ukochane żony. Moja miłość jest dla nich dostatecznym darem, czy wszystkie miłość? Oczywiście, że tak. Do następnego roku. Mogę uwięzić kogoś. Tego człowieka. Czemu? Chcę zabić jakiegoś Nuruddina. Nuruddina. On jest szejkiem Artach. Lubi mnie, ale jest nawiedzony, tak więc... No cóż. Przynajmniej powiększę sobie domenę. Będę miał już 2 prowincje. O, udało się bez tego, ale nie mogę go teraz odebrać mu domeny, no niestety. Mogę go uwolnić, wygnać, za okup go uwolnię może. No, już mnie aż tak bardzo nie lubi. No, teraz już jest lepiej. Przynajmniej nie będzie już nikogo chciał zabić. Oblegamy Greków.
Tutaj greczynki nawet są hrabinami. No proszę. Zasilą haremy naszego kalifa. Ale cóż, zdarza się. Świetnie. Świetnie. No i już nie jestem taki beznadziejny, jak byłem wcześniej. No teraz by się przydało poprawić może, nie wiem, dyplomację. Bo jest beznadziejna. Kalif mnie bardzo lubi. Może odda mi tego Antiochańczyka. Byłbym podwójnym diukiem. Miałbym już bliżej do Syrii. A tego potrzebuję. Mam 7 na 11. Brakuje mi 3 albo 4. To zależy. Chyba 4, bo brakowałoby do 50%. No i jest. Anatolia należy do nas. Zaczną się bunty. Frakcji i wszystko. Kto tutaj? Hashimit chce ograniczenia. W takim razie dołączę do niego. Co z tego, że się nie lubimy? O, niestety Hashimit już przestał się domagać. Herakleja jest bezpośrednim wasalem. Sheila się nawróciła, spoko. Nie mogę tutaj nic zrobić. Ten mnie lubi dalej. A jakbym uczynił głównym emirat Antiochię, to czy mógłbym teraz coś z tego zrobić? Nie. Ach, come on. O! Zaczęły się krucjaty, templariusze, o, wszystko, wszystko od razu. Bizancjum ma jeszcze trochę w Armenii. Przeciwko komu? Bagdadzki rewolt, spoko tam. Krucjata o ziemię Węgry. No, na pewno, powodzenia. Węgrzy mają armię 25 tysięcy. Tak więc powodzonka życzę. Zwalczaniu. No dobra, jak tam nasz kalif? 61 lat. Człowieku, umiera już szybciej, bo czasu nie mam, naprawdę. Strasznie jestem ograniczony. Teraz. Może mógłbym spróbować go zabić. Nikt nie chce go zabić. Come on! Czemu? Frakcje prawie żadne. Pieniądze nie grają roli. No i mam wojsko, mam siłę, a nie mogę jej wykorzystać, bo oczywiście musimy mieć ten medium crown law. Ten średni autorytet, no. Z kim walczymy tam teraz? Sheikh Mansur z Sokotry. Powodzenie, jeśli nie mamy łodzi, to on to wygra. Baduiński Mesalianin. On atakuje, przepraszam, tak? Tak, on próbuje atakować. No, powoli islamizacja idzie do przodu. Ten ma roszczenie do Armenii mniejszej. Ale oczywiście nie mogę go zaatakować. No, oczywiście. Poza tym chyba nie chciałbym. O, i tak mam niską dekadencję. W ogóle na zero już mam zbitą. Jest dobrze. O, zwycięstwo. Cezarea już należy do nas. Znaczy, Cezarea została już praktycznie. Znaczy, on chyba był właśnie tym. Tym, jak on się nazywa. Nie emirem, tylko. O, teraz w ogóle utracił swój tytuł.
Dukiem był, księciem Cezarei. I po prostu chciał mu odebrać to. Hulaj dusza, piekła nie ma. No chciałbym jeszcze, żeby pod koniec tego odcinka chociaż umarł ten kalif, naprawdę, no bo to już nóż się w kieszeni otwiera, naprawdę. Mogę cię zabić? Nie. A czy twojego dziedzica na przykład, bo on już też trochę stary jest, nabił sobie prestiżu i pobożności. Każ ich poznać. Umarł! Ach, frakcje, zacznijcie się. Ograniczenie władzy korony. Frakcje, o, wybuchają po prostu w tym momencie. Dołączają powoli. Z kim walczymy? O Maurytanię. Chcesz z moją siostrą? No spoko. Póki co, chcę, żebyśmy mieli dobre relacje. Ale już niedługo. Niedługo obiecuję ci, przyjacielu, że się skończy. Kurczę, czemu wszyscy mają dobrą opinię o nim? Potrzeba Omanu. Jaką on ma opinię? Ma bardzo wysoką opinię, niestety. Dobra, może go wciągnę jakimś spiskiem. Kalifat jest ogromny w tym momencie. Niedobrze, niedobrze. No, muzułmanie mają najłatwiej w sumie, jak mi się wydaje. Tam coś... Udało mi się odnaleźć osobę, którą możesz skłonić, by dołączyła do frakcji. Zapytam ją uprzejmie. Dołączył. Czy nie? Bo nie przeczytałem, ale pisało świetnie, to myślałem, że dołączył. O, teraz nawet powychodzili. A nie, po prostu to inna frakcja. A, chcę być hedonistą, trudno. Intryga, dyplomacja. Ach, chrześcijanie tylko mają o mnie złą opinię. Reszta myśli, że hedonizm jest spoko, tak więc w takim razie wezmę sobie jeszcze więcej żon. Czemu nie? Na przykład tą. Szesnastkę. Trudno. Muszę mieć dużo dzieci. No i dobra, co tutaj zrobić? No, przegrywamy na szczęście z Mauretanią. O proszę, Mali jak się wgryza. A tak na de jure tak za... Tak, Gaza. Magrebski, West African. No proszę. Hmm. 62% to trochę mało, tak mi się wydaje. Tych na pewno nie wciągnę. Czy mógłbym go zabić na przykład? 24% tego dziedzica? 46%. Też niewiele. Niewiele, niewiele. No dobra, spróbuję zażądać. Ciekawe, co powie. Wojna, świetnie. Świetnie. Oman nie dołączył, miło. Przepraszam, czy tutaj nie był inny człowiek? Chyba nie. Czyli moment. To jest cały rewolt? To jest te 50%? Dwóch tych
jeden ten, no i ja na czele. W sumie jestem nierozgarnięty, to by tłumaczyło wiele. Dobra, zbierzmy wojsko w jednym miejscu. 7 tysięcy to nie jest tak mało w sumie. Jakby udało mi się wesprzeć tą armię. O właśnie, jakimiś najemnikami albo dodatkowym wojskiem. Spróbuj uciec, nie dasz rady, co? 1600, 1700 ludzi właśnie poszło się pędożyć, świetnie. Dobra, spróbujcie jakoś się przedostać do Karbali. Jestem oblegany, niedobrze. Jestem zestresowany, kurczę. Ale to już w następnym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia.